Proszę Państwa, panią Beatę Tyszkiewicz spotykamy na planie nowego filmu Jerzego Szwiertni, Komediantka. Znów kolejna pani rola kostiumowa. Proszę o kilka słów na jej temat. Najpierw chciałam podziękować za kwiaty. Naprawdę wiele razy rozmawiałam z różnymi telewizjami i nikt, tak jak pani zawsze, nie obdarowywał mnie w ogóle kwiatami, już nie mówiąc o takich pięknych. Miło mi niezmiernie, ale ja myślę, że to ten kwiat jest jak gdyby nie tylko ode mnie, ale w ogóle od wielkiego grona pani wielbicieli również tutaj w Łodzi. Film jeszcze raz kostiumowy. Jakby to powiedzieć, każdy film jest kostiumowy. A ja się dobrze czuję w długich sukniach, tak by można to nazwać. Pracowałam już z panem Szwiertnią w filmie Najdłuższa wojna i bardzo lubiłam tą pracę. Także cieszę się, bo tu jest duża rola, taka charakterystyczna, jak to się zwykło mówić, to znaczy osoba pełna egzaltacji, roztrzepana, roztrzęsiona, zarozumiała. No. Coś na podług mego gustu. Czy coś podobnego jak pani Holszańska w Nocach i Dniach? Troszeczkę, tak, troszeczkę. Jeszcze bardziej taka. Ostatnio rozmawiałyśmy ze sobą rok temu i to było przy realizacji Wabanku 2. A zatem, co w tym czasie zdarzyło się w pani karierze, w pani życiu? Co oczywiście może pani powiedzieć? Tak szybko czas jakoś leci. Były jakieś wakacje długie. W Polsce? Tak, i w Polsce. Jeździłam troszkę po świecie. Wygrzałam się na jakimś słońcu, bo jakoś to lato nie było takie hojne w słońce. A wiedziałam, że mam ten film duży przed sobą i jeszcze będę grała główną rolę w takim gruzińskim filmie. Więc sobie odpoczywałam z końcem roku, bo dla mnie zawsze rok jest szkolny, wie pani, kończy się rok kalendarzowy, mój się kończy w czerwcu. W takim razie nie mogę nie zapytać, co u pani córeczek? No, mam nadzieję, że jakoś tam dadzą sobie radę w szkole. No, moja starsza córka robi maturę w tym roku, więc ma poważną naukę. I kolejne emocje dla pani na pewno również, związane z maturą. Tak. Czy w przyszłości będzie aktorką? Nie przypuszczam, nie przypuszczam. Nie tak dawno Telewizja Polska emitowała film W obronie własnej Zbigniewa Kamińskiego. I czym jest dla pani ta rola, rola Marii, właśnie w pani dorobku? Jaki jest pani stosunek? Ja bardzo dużo pracowałam nad tym filmem ze Zbyszkiem Kamińskim, bo myśmy zrobili przedtem taki film Niewdzięczny z Gordon Górecką dla telewizji. Ten film był już robiony na ekran, ale myślę, że w telewizji on zyskał w jakiejś intymności, w takim problemie. Zresztą Zbyszek Kamiński miał talent poruszania rzeczy ważnych w życiu kobiety. Ja byłam ostatnio na premierze tego filmu w Moskwie i mówię o tym dlatego, że na pewno takie sytuacje życiowe zdarzają się tam w rodzinach, ale nikt jakby śmiało o tym nigdy nie mówił i mnie tam mają za aktorkę taką dumną, godną. Ja grająca rolę kobiety, która się zgadza na to, żeby być drugą w życiu mężczyzny. To takie było zaskoczenie tam i ten film był bardzo entuzjastycznie tam przyjęty. Pani najbliższe plany poza komediantką? Ten film jest bardzo duży, potem jadę do filmu tego gruzińskiego. I mam grać w takim francuskim dużym filmie, ale tam się ważą jakieś sprawy finansowe, bo to nie jest tak proste jak u nas. A u jakiego reżysera? U Claude'a Faraldu. On zrobił taki film z Piccolim, z Trentinionem, który się nazywa Baf, bardzo ciekawy. Jeżeli pozwolą związki zawodowe francuskich aktorów grać mi w tym filmie, bo to jest wielka trudność, tam jest duże bezrobocie wśród aktorów, to będę grała. Jak mi nie pozwolą, to nie będę grała. Czy chce pani na zakończenie powiedzieć coś ludzkim widzom? No, chciałabym się z nimi przywitać i chciałabym powiedzieć, że jest mi bardzo miło zawsze przyjechać do Łodzi. Ja jestem bardzo przywiązana do Łodzi, od bardzo wielu lat pracuję, mam tu swoje ścieżki wydeptane, swoich przyjaciół. I myślę, że to taka częstotliwość, z jaką pani robi wywiady ze mną, doprowadzi do jakiegoś serialu takiego, wie pani, telewizyjnego. No, dopiero drugi. A na razie dziękuję pani pięknie. To ja dziękuję. Wszystkiego najlepszego życzę. Dziękuję bardzo razem. Prywatnie, jakie pani lubi filmy oglądać w kinie? Jakich pani lubi aktorów? Ja lubię filmy oglądać amerykańskie, proszę pani. Aktorów lubię też. Najbardziej lubię amerykańską w ogóle szkołę kina i aktorstwa. I interesują mnie bardzo polskie filmy, jak powstają, jak się tworzą. Choćby były nieudane. To mnie ciekawi po prostu. A kilka ulubionych filmów, na pewno jakieś tytuły pani zapamiętała?
Och, wie pani, te filmy niekiedy docierają tutaj z pewnym opóźnieniem, to nie jest takie... Ja myślę, że te po prostu, które pani lubi, które wszyscy lubimy, bo to jakoś tak zgadzam się z opinią tych ludzi, z którymi wymieniam swoje zdanie na ten temat. Nie, on zrobił taki film, który się nazywał Rytm Serca. Potem napisał scenariusz do Panien z Wilka, potem robił ze mną Niewdzięczność, potem zrobił film fabularny Pani Bowali to ja. Także to chyba był jego trzeci fabularny film. Ale, jest to chyba ale to było interesujące, bośmy wspólnie pisali dialogi, przeżywaliśmy, może ten film jest nierówny, wie Pani, ma swoje takie minusy, rozterki, nierówności, ale powstawał przy bardzo gwałtownych dyskusjach i może coś się z tego sfotografowało. Myślę, że na pewno tak, tym bardziej, że odbiór z tego, co wiem, był bardzo, bardzo dobry.